Jesteśmy w trasie, gdzieś w Wielkopolsce. Wyskoczyłem na bardzo krótko. Udało mi się po kilku latach prób i zmiennego szczęścia, udało mi się wyjechać. Wielkopolska dla miłośnika kolei to jest miejsce onieśmielające. To jest w ogóle coś, czego się nie da opowiedzieć. Tutaj tych miejsc kolejowych jest tyle, że nie da się zwiedzić wszystkiego, nie da się zwiedzić nawet małego fragmentu reprezentatywnego dla całości podczas krótkiego wyjazdu, takiego jak w moim przypadku dwudniowego. Ja wiem, że wielu widzów i słuchaczy kanału Po Kolei z Kuleckim będzie mieć mi za złe. Dlaczego nie poszedłeś tu? Dlaczego nie pojechałeś tam? Dlaczego się nie zatrzymałeś tu, czy tu, czy tu? Dlaczego nie nadłużyłeś drogi, nie pojechałeś tędy, tędy, tędy? Nie byłbym w stanie tego zrobić. Mogłem sobie założyć tylko bardzo mały scenariusz, jakiś malutki plan do zrealizowania i próbować jakoś to zrobić. Jechałem właśnie tędy, przez Wielkopolskę i zobaczyłem, że wzdłuż drogi biegną tory kolei wąskotorowej, takiej niejeżdżonej już od wielu lat. Te tory, one w wielu przypadkach w skrajni swojej, albo nawet wręcz w torze, miały już jakąś kompletnie inną infrastrukturę, czy to znaki drogowe, czy jakieś elementy ogrodzeń. Jest to wszystko już nieprzejezdne. No i raptem widzę taką perełkę. Log Wielichowo, sekcja turystyki motocyklowej. Znajdujemy się w Wielkopolsce. Oto mapa sieci kolejowej Prus z maja 1889 roku i naniesione nań dzisiejsze granice Polski. Do Wielichowa trafiłem, zmierzając do nieodległego Wolsztyna. Sztabowa mapa operacyjna z roku 1935. Początek tej kolei wąskotorowej to ostatnie lata XIX wieku. Miała łączyć Krzywiń, Stare Bojanowo, Śmigiel, Wielichowo i Ujazd. Kolej miała mieć tory o szerokości 1000 mm. Stare Bojanowo stało się stacją styczną z ważną normalnotorową linią Wrocław-Leszno-Poznań. Linię wąskotorową uruchomiono we wrześniu 1900 roku. Jeszcze w październiku tego roku na trasie Wielichowo-Krzywiń, liczącej ponad 40 km długości, uruchomiono przewozy pasażerskie. Niemal rok później pociągi dojechały do Ujazdu, ale ta linia nie cieszyła się powodzeniem podróżnych. Tak więc już w roku 1905 rozebrano odcinek Łubnica-Ujazd. Nie znajdziemy go więc na mapie z 1935 roku. W lipcu 1905 roku uruchomiono linię normalnotorową Wolsztyn-Rakoniewice-Grodzisk-Wielkopolski, wzmiankowaną w odcinku 108 cyklu Po Kolei z Kuleckim. Z rozebranych torów do Ujazdu zbudowano połączenie z Wielichowa do Rakoniewic, uruchomione w roku 1910. Na kolei śmigielskiej przewożono m.in. wagony normalnotorowe na wąskotorowych wózkach, tzw. rollbokach. Na zdjęciu przykład takiego rozwiązania. Zestaw kołowy wagonu normalnotorowego opiera się na dwuosiowym, wąskotorowym wózku o zmyślnej konstrukcji. Wózek jest połączony z węzłem mocującym w ostoi wagonu. Pomimo niewielkich rozmiarów wózek ma hamulce. Na zdjęciu uwidoczniono klocki hamulcowe i zbiornik pomocniczy powietrza. Pierwsza wojna światowa przyczyniła się do znacznego zużycia kolei. Mimo tego w 1919 roku śmigielska wąskotorówka służyła powstańcom wielkopolskim, zwłaszcza Kompanii Krzywińskiej, jako szybki środek przerzutu wojska i zaopatrzenia. W roku 1923 rozebrano kikut linii z Wielichowa do Łubnicy. Ogólnie lata międzywojenne. Konieczne kosztowne remonty, które zbiegły się w czasie z trudną sytuacją gospodarczą w świecie, były raczej chude dla śmigielskiej kolei.
Po II wojnie światowej kolej ponownie uruchomiono, najpierw jako powiatową, następnie wcieloną do PKP. W latach 50. XX wieku, podobnie jak wiele innych polskich wąskotorówek, kolej śmigielską przekuto na szerokość torów 750 mm, aby ujednolicić tabor na możliwie wielu kolejach o różnym rodowodzie i historii. W 1973 roku zamknięto linię z Wielichowa do Rakoniewic. 6 lat później zamknięto odcinek z Gliniec-Krzywiń. W 1990 roku zamknięto odcinek Stare Bojanowo z Gliniec. 4 lata później został on rozebrany. Początek XXI wieku wyglądał tu podobnie jak na innych kolejach wąskotorowych w Polsce. PKP zawiesiły ruch. Kolej potrzebowała nowego gospodarza. Podtrzymywana entuzjazmem i wysiłkiem pasjonatów dotrwała do momentu realizacji tego filmu, czyli do roku 2020. Kolej jest obecnie utrzymywana i eksploatowana przez zarząd komunalny w Śmiglu i wciąż jest przejezdna na liczącym 17 km odcinku Stare Bojanowo-Śniaty, gdzie organizowane są przejazdy turystyczne. Między Śniatami i Wielichowem linia, choć nieprzejezdna, jest wciąż kompletna i zadbana. Nie padła ofiarą złodziei ani wandali. Wciąż widać tu wielkopolską gospodarność. Centralnym punktem linii jest stacja w Śmiglu. Znajduje się tu piękny budynek stacyjny o konstrukcji szachulcowej wypełnionej czerwoną cegłą. Budynek ma dwuspadowy dach, który nad każdą bryłą budynku znajduje się na innej wysokości. Nad poczekalnią niżej, nad magazynem towarowym wyżej. Na zdjęciu z roku 2006 stacja jest zadbana i uprzątnięta. Ławkę pomalowano na czerwono-brązowy wagonowy kolor. Wszystkie krawędzie peronów są pobielone wapnem. Świeci słońce, po błękitnym niebie suną chmury. Ludzie, którzy mają pasję, którzy są ciekawi różnych rzeczy i próbują się realizować w jakiś twórczy sposób, to często te pasje mają takie dosyć wspólne. Ci, którzy się interesują koleją, często się interesują lotnictwem, motocyklami, motoryzacją starą, jednocześnie. I tutaj chyba taka sama sytuacja miała miejsce. Budynek stacyjny w Wielichowie, niepotrzebny już w swej pierwotnej funkcji, stał się motocyklowym lokalem. Jak to wszystko pięknie wygląda. Jak to jest cudownie odnowione. Zadbane. Zieleń. Drewno. Ale również infrastruktura kolejowa, która tutaj jest, jest zadbana. Ten kawałeczek torowiska jest wyczyszczony. Co było w Wielichowie? Była stacja. Była stacja. Widać, że był peron. Budynek dworca z magazynem towarowym. Plac ładunkowy z taką kamienną drogą. Torów było tu więcej w przeszłości niż jest teraz. Tutaj jeszcze widać fragment toru kolejowego, który jest już nieprzejezdny. Widać, jakiś sprzęt ciężki jeżdżąc tutaj zruszył tę szynę. Ona wybudowała się z mocowań. Ale całość tego terenu jest zadbana, jest utrzymana. Widać, że to miejsce ma gospodarza. Na zdjęciu z 2004 roku rumuński wagon motorowy MBX-D2 o numerze 213 przy peronie stacji w Wielichowie jeszcze dostępnej dla pociągów. Budynek jest opuszczony, farba odłazi, napis na ścianie szczytowej magazynu wyblakły, ale nie ma żadnych śladów wandalizmu. Ten sam wagon przy peronie stacji Stare Bojanowo-Wąskotorowe sfotografowany w roku 2006. Stare Bojanowo-Wąskotorowe to stacja czołowa, a pociągi małej kolei dojeżdżają do samego budynku stacji normalnotorowej. W tle zdjęcia tory linii Poznań-Wrocław
i ludzie na peronie oczekujący pociągu. Dostęp do wąskotorówki jest wyśmienity. Wagon MBXD2 to czteroosiowy wagon motorowy produkcji rumuńskiej firmy Faur, której logo widnieje na przedniej ścianie pojazdu. Wagon o numerze bocznym 213 wyprodukowano w roku 1986. Na zdjęciu ukazano go w fabrycznym, kremowo-czerwonym malowaniu. Mamy tutaj też elementy sygnalizacji kolejowej. Mamy świetlny, jednokomorowy sygnał zastępczy i mamy piękny semafor trzystawny, dający sygnał wolna droga ze zmniejszoną prędkością. Wszystko jest kompletne. Szkła w sygnalizatorach. Wszystko wygląda nienagannie. Wielichowscy motocykliści zatroszczyli się nawet o drezynę ręczną. Mają tutaj kilkaset metrów toru, na którym mogą tą drezyną szaleć. Drezyna jest zadbana. Wszystko wygląda pięknie. Wszystko jest utrzymane świetnie. Mały raj motocyklisty i miłośnika kolei. Jest nawet stara, piękna pompa wodna. Tu jest naprawdę jak w raju. Ciekawa sprawa, bo w Wielichowie mamy podkłady żelbetowe. Szyna Koenigshütte 1899. Czasem metodą na ocalenie historycznego dobra jest zmiana jego funkcji. Zwykle wraz ze zmianą gospodarza. Niepotrzebny już i niedostępny szynami, kompleks stacji w Wielichowie otrzymał nowe życie dzięki tutejszym motocyklistom. Sekcja turystyki motocyklowej LOK Wielichowo gospodarzy na stacji od 2013 roku dzięki porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Śmiglu, który dotował remont dachu budynku dworca. Motocykliści wyczyścili teren, wymienili podłogi, naprawili dachy, zerwali tynki, odnowili elewację, doprowadzili media, wyremontowali studnię. Od tego czasu z pomocą wielichowskich przedsiębiorców wykonują kolejne prace w siedzibie klubu. Motostację, bo tak nazwano miejsce, otwarto uroczyście 11 kwietnia 2015 roku. Chciałoby się, aby w każdej miejscowości, w której ostała się niepotrzebna już w ruchu stacja, działał taki klub. Rozsądnych, mądrych ludzi, którzy w budynku stacji urządzą coś nowego i tchną w miejsce. Nowe życie. To jest dowód na to, że można. To jest dowód na to, że siłami jakimiś ochotniczymi, swoimi, gdzieś w okolicy, gdzie mamy coś fajnego, wartościowego, niekoniecznie kolejowego, można robić piękne rzeczy, można zrobić coś dla siebie, ale jednocześnie to jest wizytówka tej miejscowości. Nie wiem, co oprócz tej stacji jeszcze jest w Wielichowie, ale ja wiem jedno, Wielichowo mi się będzie kojarzyć zawsze już z tą stacją, z tą piękną infrastrukturą, gdzie są nawet te tabliczki, nawet te ślusarki. Wiecie, motocykliści to są ludzie, którzy są dobrze w dłubaniu w metalu. Tutaj każdy metalowy element jest odnowiony, odświeżony. Mocowania na flagi. Założę się, że święta państwowe wisi tu biało-czerwona flaga. Jest tu pięknie. Bardzo się cieszę z tego, że chociaż nie miałem takiego planu, to nawigacja poprowadziła mnie właśnie tędy. Tymi właśnie drogami trzycyfrowych numerach. I cieszę się, że moim oczom ukazał się budynek dworca w Wielichowie. W tym miejscu muszę przełożyć kamerę do mojej prawej dłoni. Lewa w górę, panie i panowie, motocyklistki, motocykliści z Wielichowa. Przyczepności, widoczności, szerokości. Niech zawsze chrom będzie na górze, a guma będzie na dole. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za to, co robicie.
pierwotnie ten kolej zbudowano na... Pierwotnie ten kolej zbudowano z... No ta, pierwotna szerokość toru tej kolei to było 1000 mm.